współpracy miast, gmin, powiatów z organizacjami pozarządowymi, to różne fundacje. Pokażemy dzisiaj Państwu, kiedy, gdzie i jak można uzyskać, pozyskać środki. Mamy nadzieję, że dzisiejsza prezentacja pozwoli Państwu, czy pomoże Państwu w najbliższym okresie. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marta Tołopińska. Od prawie 2 lat pracuję w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, gdzie zajmuję się pisaniem projektów i pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność statutową fundacji. Czy mogłabym prosić o prezentację? Dzisiejszą prezentację podzieliłyśmy razem z panią dyrektor na takie 3 części. Pierwsza część dotyczy takich bardzo dużych pieniędzy, które można uzyskać ze środków europejskich. Drugi taki blok to pieniądze z budżetu. I tutaj mam na myśli budżety miast i otwarte konkursy ofert, ale także budżet państwa. I tutaj konkursy poszczególnych ministerstw i fundusz FIO. Program, jeszcze tylko wrócę, trzeci blok to są środki prywatne przekazywane przez wszelkiego rodzaju fundacje i stowarzyszenia istniejące przy firmach, dużych firmach komercyjnych, które zazwyczaj tworzą swoje fundacje i przekazują organizacjom pozarządowym środki na działalność charytatywną czy też działalność pożytku publicznego. Programy operacyjne, z którymi na pewno się już Państwo spotkali na lata 2007-2013, to przede wszystkim program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna i najbardziej nas tutaj dotyczący program operacyjny Kapitał Ludzki. Czy ktoś tutaj z Państwa na sali aplikował już tutaj do programu operacyjnego Kapitał Ludzki, obojętnie do którego priorytetu? Czy aplikacja zakończyła się sukcesem? W 2 przypadkach. O te pieniądze jest dosyć trudno walczyć z różnych względów. Przede wszystkim dlatego, że organizacje muszą być dosyć dobrze rozwinięte, muszą posiadać silną strukturę organizacyjną, ale też wykazywać, że obracają w swojej działalności dosyć dużymi kwotami. Tak, żeby kwoty, o które aplikują, nie przekraczały ich rocznego obrotu. Te kwoty, o które organizacje aplikują, muszą być adekwatne do pieniędzy, którymi obracają na co dzień. Ponadto kapitał ludzki to też niestety olbrzymia konkurencja. Do ostatnich konkursów, które były ogłaszane, zgłosiło się tylu wnioskodawców, że wnioski złożone w ramach konkursu 721, mam tutaj na myśli pomoc społeczną i integrację społeczną, wnioski przekraczają 1200% dostępnej alokacji. Czyli mogą sobie Państwo uzmysłowić, jak duża jest konkurencja i jak ważne w tym wszystkim jest działanie partnerskie, które może spowodować, że nasz wniosek, który składamy, odnieść sukces. Czy mogłabym poprosić kilka slajdów w przód? Jeszcze dwa. Jeszcze. Jeszcze proszę, do tyłu przeproszę. Priorytet 6 nas interesuje. To jest pierwszy taki priorytet regionalny, do którego możemy aplikować. Ma on na celu poprawę dostępu do zatrudnienia. I tutaj mam na myśli wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, wsparcie i promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Poproszę następny slajd. Priorytet 7 to promocja i integracja społeczna. To, o czym Państwu mówiłam. Ten priorytet ma na celu zapewnić rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i wzmacniać sektor ekonomii społecznej. Poproszę o następny slajd. Priorytet 8 ma na celu rozwój pracowników i kadr przedsiębiorstw w regionach
oraz transfer wiedzy. Jest też priorytet 9, którego tutaj nie ma niestety w tej prezentacji nieopatrznie. Priorytet 9 dotyczy rozwoju edukacji w regionie. I tutaj do pozyskania są pieniądze na tworzenie przedszkoli, ale także środków na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach i wyrównywanie poziomu edukacji. Poproszę teraz o około 15 slajdów do przodu. Tutaj w tych materiałach otrzymają Państwo wszystkie opisane programy operacyjne, ale w niewielkim stopniu dotyczyć będą one organizacji pozarządowych. Dlatego poproszę jeszcze dalej. Otwarte konkursy ofert Urzędu Miasta w Gdyni. Myślę, że tutaj większość z Państwa, prawda, aplikuje do tych konkursów. Z jednej strony zapewniają one pewnie Państwa organizacjom trwałość finansowania, ale z drugiej strony musimy pamiętać też o tym, aby nie popaść w pewnego rodzaju marazm i nie wykorzystywać tylko tych środków, o które łatwo się nam ubiegać, ale też warto spróbować podjęcia jakichś nowych inicjatyw. Środki z otwartych konkursów ofert zapewniają Państwu realizację działań powtarzalnych, jeśli się tak mogę wyrazić. A chciałabym też pokazać Państwu różne środki przekazywane przez różne fundacje i stowarzyszenia, które mogłyby Państwa też zainspirować do podejmowania nowych inicjatyw. Poproszę o następne slajdy. Jeszcze dalej. Program Młodzież w działaniu. Czy ktoś z Państwa korzystał już z takiego programu? Czy są Państwo zadowoleni? Różnie. Różnie bywa. Program Młodzież w działaniu jest programem Unii Europejskiej wspierającym uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji pozaformalnej. Oferuje tutaj takie priorytety jak wymiana młodzieży, inicjatywy młodzieżowe, uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim, wolontariat europejski, współpracę młodzieży krajów Unii Europejskiej, krajów sąsiadujących, szkolenia i tworzenia sieci, spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową. Poproszę o następny slajd. Program Grundtvig, uczenie się przez całe życie. Dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej, niezawodowej osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji osób dorosłych, które wymagają szczególnego wsparcia. I mamy tutaj do dyspozycji projekty partnerskie, wolontariat seniorów, warsztaty i mobilność kadr. Poproszę o następny slajd. Do dyspozycji Państwa są także fundusze pozyskiwane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. To są środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Mamy tutaj, możemy aplikować w ramach czterech priorytetów. Priorytet pierwszy to aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne. Priorytet drugi to sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie. Priorytet trzeci, integracja i aktywizacja społeczna, zabezpieczenie społeczne i priorytet czwarty, rozwój przedsiębiorczości społecznej. Konkursy w ramach tego programu ogłaszane są zazwyczaj na początku każdego roku kalendarzowego. W tym roku był to przełom stycznia i lutego, także w najbliższym czasie prawdopodobnie będą mogli Państwo już korzystać z tego programu. Poproszę o następny slajd. Do dyspozycji Państwa jest również mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweski mechanizm finansowy. Celem tych mechanizmów jest zmniejszanie dysproporcji społecznych i ekonomicznych. I mamy tutaj do dyspozycji fundusz stypendialny i szkoleniowy, dzięki któremu mogą Państwo sfinansować kursy językowe, współpracę instytucjonalną, stypendia indywidualne i rozwój polskich uczelni oraz Fundusz Wymiany Kulturalnej. I tutaj możemy finansować wszelkie inicjatywy związane z muzyką, sztukami scenicznymi, literaturą, funkcjonowaniem archiwów
dziedzictwa kulturowego szeroko pojętego i sztuk plastycznych i wizualnych. Poproszę o następny slajd. Kwestią przyszłego roku jest też szwajcarsko-polski program współpracy, który był już dzisiaj tutaj wspomniany. W ramach tego programu mamy również do dyspozycji cztery priorytety: bezpieczeństwo i stabilność, wsparcie reform, środowisko i infrastrukturę, sektor prywatny oraz dla nas najważniejszy, rozwój społeczny i rozwój zasobów ludzkich. Poproszę o następny slajd. Do dyspozycji Państwa pozostają również środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. I tutaj od tego momentu wszystkie dostępne dla Państwa środki podzielone są na obszary działań objęte wsparciem. W przypadku polsko-amerykańskiej